Prowadzimy kontrole i audyty. Niektóre miejsca nas szokują, inne wymagają jeszcze czasu na sprawdzenie wszystkiego, co robiła poprzednia władza. Dziś już wiemy, że w dziale przeciwdziałania dezinformacji w nasku były różnego rodzaju działania polityczne, które zlecał KPRM po to, żeby promować PiS, partię polityczną, a nie wspierać rząd. Takie miejsce jak dział przeciwdziałania dezinformacji powinien być dobrze wykorzystywany dla państwa, żeby nie dopuścić do zdarzeń, które mogłyby zaszkodzić Polsce, a nie wprowadzać tam politykę. Będziemy z tym walczyć, a poprzednią władzę z takich działań będziemy rozliczać.